Letni Czech Jan Mazoch przegrał potyczkę z wiatrem i uciszył roztańczony stadion do końca dnia. Był to fatalny upadek. Najgorsze są upadki dla skoczków, jak ich odbije od zeskoku. Tutaj dwa razy Jana odbiło od stoku, uderzył bardzo mocno prawym kolanem, potem poszedł na szyję, na obojczyk, jest utrata przytomności, natychmiast go odwożą do szpitala, a także jest to dla nas wszystkich bardzo taka nieprzyjemna sprawa i trzymamy za niego kciuki. Według najnowszych informacji Mazoch wciąż jest nieprzytomny i ma ciężki uraz czaszki. Znaczy było niebezpiecznie, no na pewno bardzo przykry upadek, ale no trzeba przyznać, że częściowo jest to wpisane na pewno w nasz zawód, w nasze ryzyko i jakby nie było, na pewno był to błąd zawodnika. Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy, że konkurs po odwołaniu drugiej serii wygrał Słoweniec Rok Urbanc.